Jedyne chrześcijaństwo, jakie znam, to jest chrześcijaństwo praktyczne. Nie znam innego chrześcijaństwa. Tak żyję. Jestem chrześcijanką w niedzielę, gdy jestem w kościele, gdy podnoszę moje ręce. Jestem chrześcijanką w poniedziałek, we wtorek, we środę, czwartek, piątek i sobotę. Nie umiem żyć inaczej. Takiego Jezusa poznałam, który jest praktyczny. Każdego dnia jest w moim życiu i każdego dnia tak samo działa. Nie tylko wtedy, kiedy jestem w niedzielę, gdy jest nas dużo, gdy jest namaszczenie, które zbiorowe, tak? Ale każdego dnia, każdego ten Jezus jest ze mną. Jestem pobożna. Chcę, żeby wszystko w moim życiu było po Bożemu. To właśnie to znaczy. Po Bożemu, czyli tak, jak mówi Boże Słowo, czyli tak, jak mówi do mnie Duch Święty. Ja w ogóle bardzo chcę uwielbić Jezusa moim życiem. Moim życiem. Osobiście moim życiem. Nie tylko wtedy, kiedy w kościele jestem, podnoszę ręce i śpiewam tak, bądź wywyższony, uwielbiam Ciebie Jezus. Ale każdego dnia moim życiem chcę Go uwielbić. Czyli moje życie musi być świadectwem tego, że ja żyję z Jezusem. Że Jego Słowo, że Jego prawda manifestuje się w moim życiu. Że ja ją naprawdę przyjęłam, uwierzyłam i stosuję. Tak żyję. Tak, ażebym mogła kiedyś powiedzieć, uwielbiłam Ciebie moim życiem. Jestem pobożna, mam w moim życiu wszystko po Bożemu. Takiego Chrystusa znam i takie jest moje życie. Świadectwa działania Bożego mam każdego dnia w moim życiu. I wiem, że tak można żyć. Podzielę się z Wami króciutko wycinkiem mojego życia. Wskazówki, które wtedy, to będzie świadectwo, tak? Świadectwo z momentu, kiedy miałam olbrzymi taki stres w moim życiu, olbrzymią opresję i wskazówki, które sobie wtedy zapisałam, które zastosowałam wtedy w moim życiu, są na tyle praktyczne, że ja bardzo często z nich korzystam w innych momentach. I tym się z Wami podzielę. Był to taki moment, gdzie skumulował mi się stres, nie potrafiłam temu dać jakoś ujść. Nie do końca potrafiłam sobie z tym poradzić. Ten stres gdzieś narastał, narastał, narastał. Doszłam w końcu do takiego momentu, gdzie naprawdę czułam się źle. Czułam się źle zarówno w mojej duszy, ale też już zaczynałam czuć się źle w ciele. Zaczynałam mieć organiczne objawy stresu, tak? Jakieś takie nerwicowe. Bolało mi serce, miałam problem z koncentracją, miałam problem, żeby sobie czasem coś przypomnieć, co było dwa dni temu, byłam drażliwa. Byłam poddenerwowana, nie byłam cierpliwa, mamy dwójkę dzieci, są codzienne obowiązki. Ja im prezentuję Chrystusa, więc stawałam przed pytaniem, jakiego Chrystusa ja prezentuję moim dzieciom, bo one znają takiego Chrystusa, jakiego ja im zaprezentuję. To my prezentujemy Chrystusa naszym dzieciom, naszym wnuczkom, ludziom, których spotykamy na ulicy. To najpierw w nas ci ludzie widzą Chrystusa. I ja widziałam, że ten Chrystus, którego ja w tym momencie im prezentuję, jest zdenerwowany, jest niecierpliwy, więc to jest w ogóle nieprawda, tak? Byłam sfrustrowana tą całą sytuacją, bo wiedziałam, że jest nie tak, więc dotykała mnie też frustracja z tego powodu. Przyszłam do Boga i powiedziałam, koniec. Mówię, ja muszę z tym zrobić porządek. Mówię, ja tak nie mogę żyć, tak? Ja w ogóle nie chcę tak być, poznałam Ciebie, wierzę w Twój krzyż, i ja zrobię z tym porządek. Podjęłam decyzję. W ogóle w życiu jest bardzo ważna decyzja. U mnie bardzo dużo w życiu zadziało się przez decyzję. Pierwsza to była, że oddałam życie Jezusowi. Ale bardzo wiele kolejnych etapów, kolejnych zmian z Jezusem w moim życiu, to były moje decyzje. Ja podejmowałam decyzję, tak? Bóg mówił, zrób to. I ja podejmowałam decyzję. Na przykład mówił, bądź żoną uległą wobec swojego męża. Ja mówię, ojejku, mówię, nie wiem jak do końca to zrobić, ale mówię, no, ja nawet, te Twoje słowo wręcz boli moją duszę w jakiś sposób, mówię, ale ja podejmuję decyzję, że ja będę uległa, że ja się w ogóle tego nauczę, tak? Że ja się tego nauczę, nauczę się tej uległości wobec mojego męża, bo Ty powiedziałeś, że to jest król, kapłan, prorok w moim domu i ja się tego nauczę. I wzrastałam w tym. Naprawdę wiele rzeczy przychodziło przez decyzję i wtedy też podjęłam decyzję, że ja odeprę od siebie ten stres. Pamiętam, że wstawałam o 5 rano, szłam na spacer
W ogóle to były takie 3 dni z mojego życia, gdzie ja to realnie od siebie odepchnęłam. Ale o 5 rano wstawałam, szłam na spacer. Mówiłam: Boże, idę z Tobą na spacer. Nie idę się przejść, idę z Tobą na spacer. Patrzyłam na to, co widziałam, tak? 5 rano, zimno, słońce wschodzi. Patrzyłam na drzewa, patrzyłam na ptaki, patrzyłam na niebo i mówiłam: dziękuję Ci, że Ty mi to dałeś, po to, żebym ja mogła to rozważać i z tego czerpać ukojenie i pociechę. Ja w ogóle nauczyłam się być wdzięczna dla Boga. Ja tego nie potrafiłam. Ja nie do końca rozumiałam. Przyszłam z tym do Boga i powiedziałam: nie umiem być wdzięczna. Kiedy zapytałam mojego męża, czy często dziękuję za mnie, powiedział, że tak. Ja mu powiedziałam: to dobrze, ja za Ciebie rzadko. I zrozumiałam, że mam problem z wdzięcznością. Nauczyłam się być wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, że mam męża. Jestem wdzięczna za to, że mam dzieci. Jestem wdzięczna za to, że jestem szczęśliwa w moim życiu, że jestem bezpieczna, że nikt mnie nie prześladuje za to, że wierzę w Jezusa w tym kraju, że mam Kościół, że mam Was. Ale najbardziej jestem wdzięczna za to, że spotkałam Jezusa. To w ogóle mnie napędza każdego dnia. Ja Go nie szukałam, On mnie znalazł. Jestem wdzięczna za to, że Go mam, że mam Ojca w niebie, że mam życie wieczne, że On umarł za mnie na krzyżu. Ja to rozważam każdego dnia. Każdego dnia rozważam to, że jestem Mu wdzięczna za tą wielką rzecz, tak, za krzyż, ale i za te drobne, małe rzeczy, które mam każdego dnia. Każdego dnia Mu za to dziękuję. Pamiętam, że wtedy wracając z tego spaceru, siadałam w kuchni i robiłam sobie wieczerzę. Tylko ja i tylko on. Nalewałam sobie takim malusieńkim, miałam kieliszek, nalewałam może taką łyżeczkę wina, ale to może być sok, cokolwiek, tak? To chodzi o symbol. Odrywałam sobie kawałek chleba i mówiłam: dziękuję Ci, że w Twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. Dziękuję Ci, że mam zwycięstwo w krzyżu, że za mnie umarłeś. Bo ja w to wierzę i to się manifestowało w moim życiu. I to niosło w tym momencie ukojenie i zwycięstwo do mojego życia. Ja tego potrzebowałam. Olbrzymi stres i olbrzymią presję czułam na sobie, tak? Nie potrafiłam wtedy dać temu ujścia, ale wiedziałam, że ja mam narzędzia w Chrystusie, żeby to pokonać, że dla mnie na krzyżu się wykonało. Jednym z nich była dla mnie wieczerza. Siadam i mówiłam: dziękuję Ci za to. Ja wiem, że są przypadki ludzi, którzy są uzdrawiani w trakcie wieczerzy. Ja to stosowałam w swoim życiu. Do dzisiaj mi się zdarza, że siadam tylko ja i on. I mamy wieczerzę. Ja kocham Jezusa. Siadam tylko z Nim. I mam z Nim wieczerzę. Ja w ogóle uwielbiam relacje z Jezusem. Ja pamiętam kolejnym krokiem, który wtedy robiłam. Siadałam na kanapie, niemal 6 godziny rano, dom śpi. Jest cisza. Ja siedziałam pół godziny z Nim i się nie odzywałam. I mówiłam: jestem w Twojej obecności, chcę być w Twojej obecności. Ja nie będę nic mówić i nawet nie potrzebuję w tym momencie, żebyś Ty ciągle mówił do mnie. Ja po prostu potrzebuję z Tobą pobyć. Ukoić się w Twojej obecności. Gdy kogoś kochamy, to nie musimy ciągle do tej osoby gadać, gadać i gadać. Czasami nawet nie chcemy, żeby ona do nas ciągle gadała i gadała. Po prostu chcemy ze sobą pobyć. Koi nas obecność kogoś, kogo kochamy i kto kocha nas. I ja tak siedziałam z Jezusem, zamykałam oczy i mówiłam: jest mi cudownie w Twojej obecności. Koi mnie świadomość tego, że mogę być w Twojej obecności. Odganiałam myśli, do głowy przychodziło mnóstwo myśli. Odganiałam myśli jedna za drugą. Mówiłam: nie, odganiam te myśli. Ja teraz jestem z moim Ojcem. Koi mnie Jego obecność. Bardzo dużo w tamtym czasie mówiłam się też w językach. Bardzo dużo. Siedziałam później i ze 20 minut mówiłam się w językach. Non stop przychodziły do mnie jakieś myśli. A to zwróć uwagę na to, a to zwróć uwagę na tamto. Ja to od siebie odganiałam. Modliłam się w językach. Ze 20 minut, ze 30. Tyle, ile jeszcze wtedy rano mogłam. Ale później także. Ja w ogóle dużo modlę się w językach. Jadę samochodem, staram się modlić w językach. Coś robię w kuchni, staram się modlić w językach.
Kiedy mam możliwość, staram się mówić w językach, kiedy mogę na głos, kiedy nie mogę cicho. To buduje mojego ducha. Później z mojego ducha to uwalnia się do mojej duszy, tak? To jest język nieba. Ja w ogóle kładę się spać i gdy często mam tak, że przyłożę głowę i od razu zasnę, ale gdy tak nie mam, to modlę się w językach. Zasypiam momentalnie. Zasypiam z językami na ustach. Języki zmieniają mnie, tak? Budują mnie. Ja w to wierzę. I ja naprawdę mam tylko owoc w moim życiu. Ja pamiętam, którą z tamtych nocy, to wtedy były takie 3 dni, którą z nocy, gdy bardzo źle spałam. Budziłam się w nocy i łapałam się na tym, że ja się modlę w językach. Ja nie byłam pewna, czy ja śpię, czy w zasadzie nie śpię, ale ilekroć się budziłam, modliłam się w językach. Po tej nocy ja miałam przełomowy dzień, ja odepchnęłam ten stres i on już nigdy nie wrócił. Ale ja podejrzewam, że ja wtedy przez tamtą noc, to ja być może nawet z północy modliłam się w językach. Budziłam się i modliłam się w językach. Zasypiałam i budziłam się, tak? Ja do dziś to pamiętam. Ja pamiętam to uczucie w ogóle, ja pamiętam tą całą sytuację. Ja wiem, jak wielkie ukojenie niosły mi języki. Ja też starałam się zawsze, żeby mieć chociaż takie pół godziny dla siebie, tak, w ciągu dnia. Takie pół godziny w ogóle takiego spokoju, gdzie ja mogę usiąść i pomyśleć też z Bogiem. Pomyśleć. Nie tylko do Niego mówić, tylko pomyśleć. To jest też modlitwa, tak? Siedzę i myślę z Bogiem. Ja i On. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja lubię myśleć z Bogiem. Nie tylko modlić się do Niego, dziękuję Ci za to, ja ogłaszam to, tak? Ja też tak robię. Ale pomyśleć. Pomyśleć z Nim. Siadam na kanapie, czy w kuchni, gdziekolwiek, gdzie mogę. I myślę z Bogiem. To jest dla mnie bardzo ważny czas. I wtedy też tak robiłam. Szukałam tego czasu. Jeżeli mogłam, to nawet więcej. Też jeszcze jedna taka rzecz, Michał też troszeczkę o tym powiedział. Ja na siebie mam plan wzrostu. Ja się o to pomodliłam, nadal się o to modlę. Powiedział, Boże, Ty mnie znasz, lepiej już sam. Pokaż mi te miejsca, w których ja jeszcze jestem niezbudowana, w których potrzebuję się zbudować, uzupełnić, które jeszcze gdzieś tam nie działają. Pokaż mi te miejsca, bo ja chcę mieć plan wzrostu. Ja w ogóle nie czytam przypadkowych książek. Ja nie mam na to czasu. Nie słucham jakichś przypadkowych nauczeń, bo tylko sobie zaszkodzę. Ja się o to pomodliłam, ja mam plan. Książka chrześcijańska, którą czytam dzisiaj, ja wiedziałam w kwietniu, że ja ją będę czytać. Ja wiem, co ja będę czytać i czego będę słuchać w czerwcu przyszłego roku. Bo ja mam plan rozwoju dla siebie. Nie ma przypadków. Ja nie jestem na przypadkowych konferencjach. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mi powie, ta książka jest fajna, więc ja sobie wezmę ją, przeczytam. Być może ja ją przeczytam. Ja zanotuję w głowie, że to może być dobra chrześcijańska książka, tak? Ale to może nie być dla mnie czas. Ja mam plan na mój wzrost. W ten sposób ja nie mam zamętu, chaosu, frustracji. Ja się buduję, tak? Ja mam plan zbudowania siebie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Mój mąż też o tym powiedział. Ja nie słucham jakichś przypadkowych proroków do mojego życia i nie szukam proroków. My kiedyś z mężem otrzymaliśmy proroctwo parę lat temu, że ja urodzę syna i że to będzie dziecko od Boga. Od 2 osób. Od człowieka, który porusza się w darze proroczym i od drugiego człowieka chodzącego, który mógł dorywać. Ale cóż, my mamy 2 dzieci. Syna i córkę. I we mnie nie ma pragnienia posiadania ani krzywdy czy dzieci. Nie ma takiego pragnienia. A jest powiedziane, że Bóg daje chcenie i wykona. Więc ja mówię, Boże, to nie jest proroctwo od Ciebie. Bo ja nie mam pragnienia,
posiadania większej liczby dzieci. To jest ciało i niedomny. Być może na tej sali jest ktoś, kto pragnie mieć dziecko, ale proroctwo jest nietrafione. Gdybym wtedy uwierzyła słowu proroka, człowieka z zewnątrz, który coś mówi do mnie, mielibyśmy powiększoną rodzinę, a może bym urodziła bliźniaki. Ja nie wiem, czy to by było dobre dla mnie. Wiem na pewno, że nie, tak? Nie mówię, żebym nie wychowała tych dzieci, czy bylibyśmy nieszczęśliwą rodziną. Bylibyśmy szczęśliwą, tak? Wychowałabym te dzieci, kochałabym bardzo, tak jak kochałabym dwoje. Ale to nie było proroctwo do mnie. Bo ja nie miałam takiego pragnienia. Więc też nie przychodzi ode mnie na niewykonanie. Ja mam proroka w sobie. Ja mam Ducha Świętego. I on mi mówi na bieżąco, jak żyć. I słucham mądrych nauczeń. Apostolskiego nauczania. Wzrastam każdego dnia. Każdego dnia mam relację z Jezusem. Każdego dnia. Ja w ogóle uwielbiam relację z Jezusem. Ja kocham Jezusa. Nie wyobrażam sobie tego, że mogłabym z Nim nie mieć relacji. Ta relacja podnosi moje życie. Ja też realnie nauczyłam się odsuwać od siebie wszelką opresję i stres. Ja po prostu mówię do tego, odejdź od mojego życia, tak? Ja przeklinam tą opresję, ja przeklinam ten stres, teraz odsuwam fizycznie i psychicznie od siebie. Ja w ogóle wierzę w moc imienia Jezus. Jest powiedziane, że wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano na imię Jezus. Więc co ja robię? Gdy mam opresję, gdy przychodzi jakiś stres, krzyczę, Jezus! Jeżeli jest za cicho, to krzyczę głośniej, Jezus! I to działa. Pamiętam to dziś, w tamtych dniach, gdy jechałam samochodem i czułam, że po prostu dociska mnie, tak? Krzyczałam, Jezus! Mówię, nie, muszę jeszcze inaczej. Jezus! I czułam, jak wydycham z siebie ten stres, tak? Patrzyłam na ludzi na chodniku. Mówię, ciekawe, czy słyszą. Pewnie myślą, jakaś może wariatka religijna, tak? Wszystko jedno. Ja czułam, jak ode mnie odchodzi stres, jak odchodzi presja. Ja robię tak nadal, tak? Czasami ciszej mówię, wzywam Twojego imienia Jezus nad sobą, a czasami głośno. Wzywam Jego imienia. Ja wierzę w moc tego imienia. Działa, to naprawdę działa w moim życiu. Ja mam z tego owoce. Dostałam też dobrą radę, tak? Którą stosowałam w swoim życiu i stosuję. Ja się bałam, że ja się mogę pomylić. Co inni sobie pomyślą, jak ja się pomylę, coś się stanie, coś się przewróci, wychali. Dostałam radę, nie bój się pomówić. Mówię, dobrze, nie będę się bała, zaufam Ci. Wzrastam w tym. Ten lęk jeszcze gdzieś do mnie przychodzi, tak? Ale mówię, nie będę się bała pomówić. Ty jesteś moim ojcem. Ciągle jestem przed Tobą. Tak samo mnie kochasz. Mówię moim dzieciom, jak coś robię, nie bójcie się pomylić. Nie bój się. Idź i rób. Będzie dobrze. Damy radę, najwyżej posprzątamy. Nie bój się tak. Gdy nie byłam naradzona z Bożego Ducha, wychowywała mnie w lęku. Nie idź do morza, jest za zimno, przeziębisz się, rozchowujesz się. I teraz mówię, idź. Czasami jeszcze moja dusza gdzieś tam, wiecie, w ogóle nie bój się pomylić, tak? To dla mnie była bardzo ważna rada. Wtedy, gdy stałam tego trzeciego dnia, potem, gdy północ modliłam się w językach, gdy cichutko sobie siedziałam z Bogiem te moje pół godziny, odsuwając wszystkie myśli, nie odsunęłam jednej myśli. Ta myśl przyszła i jak mi weszło do masła, zaczęłam ją rozważać. Duch Święty do mnie powiedział, Julita, zastanów się, co to dla Ciebie znaczy. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I ja zaczęłam tego zdawać. Ja to wielokrotnie mówiłam. Wielokrotnie. Ale zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nigdy do końca nie przemyślałam tego, nie rozważyłam tego i nie zrozumiałam, co to znaczy dla mnie. I ja wtedy w tą myśl, ja wtedy, gdy weszłam w to, to było słowo od Ducha Świętego, zaczęłam to rozważać, co to znaczy. Gdyż Jezus tak miał, jak ja.
Czy ja mogę tak mieć, jeżeli jestem w Jezusie? Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Ja zaczęłam to rozważać. Wyobrażałam sobie, jak ten Jezus mnie wypełnia. Przypominało mi się wszystko to, co ja w nim mam. Cały krzyż. Ja w ogóle jeździłam, pamiętam wtedy, wykonywałam wszystkie moje codzienne obowiązki, tak? W połowie dnia wróciłam do domu. Cały czas, całe te dnia jeździłam i rozważałam, co to znaczy, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Na wszystkie możliwe sposoby o tym myślałam. Wróciłam do domu. Poszłam do toalety. Zrobić się. I mam wrażenie, że jestem tam uwolniona. Wyszłam, wiedziałam, że coś się tam stało i że jestem tam. Mówię, Boże, ta dziwna, banalna sytuacja, gdzie jestem w toalecie. I wiem, że wyjdę z tym. I wyszłam z tej toalety. I więcej już nie było stresu. Nie było tego stresu w moim życiu. Zakończyły się te 3 dni. Jest też coś takiego, że gdy się stresujemy, to często biegamy do toalety. Może to się jakoś tak osadza, tak? Ale rozważanie tego, co to znaczy, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to spowodowało, że ja w ogóle inna się stałam, tak? Inna. To mnie wypełniło, to mi dało ukojenie, dało mi siłę. I mnie uwolniło tak. Jakieś demoniczne naczynia, które wtedy siedziały, nie utrzymały się. Teraz nieraz, gdy jakieś coś próbuje wrócić do mojego życia, jakieś trudności, ja w ogóle używam tych wskazówek, które sobie wtedy wypracowałam. Praktycznie jestem chrześcijanką. Wzywam imienia Jezus w moim życiu. Wzywam Go często. Uwielbiam relacje z moim Jezusem. Często siedzę i milczę, często siedzę z Nim, rozmawiam, często myślę. Ja też ogłaszam, ja też ustanawiam, tak? Bardzo często mu dziękuję. Bardzo często. Za wszystko, co mam, za całe moje życie i za to, że umocnił mnie na krzyżu. Jestem pobożną kobietą. Układam sobie stopniowo wszystko w moim życiu po Bożemu. Moim praktycznym chrześcijaństwem. Amen.